Hej, 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 cześcionko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Trove. Słuchajcie, w poprzednim odcinku chciałem sobie zrobić Runeforge, chyba tak to się nazywało. Brakowało mi trochę Infinium Ore, dlatego też już sobie je uzbierałem, a właściwie dostałem od jednego z... jednej osoby z klubu, tak? Jednego widza. Tak więc mamy już wszystkie potrzebne składniki, czy też materiały, jak zwał, tak zwał. No i stworzymy sobie Rune Crafting Bench. Tak więc lecimy. I będziemy mogli tworzyć chyba tomy, o ile się nie mylę. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, wciąż mam tutaj naszego małego Justina Biebera, którego dostałem od... nie pamiętam kogo. On cały czas tutaj sobie jest u mnie w ekwipunku. Ja go cały czas mam, więc spokojnie. Nie pamiętam, jak się nazywałeś osobą, która mi to dała, ale fajnie, spoko. Wciąż go mam, pamiętam o nim. Dobra, postawmy sobie teraz tego bencha gdzieś tutaj może. Chyba nie mieliśmy tutaj runecrafting bench, z tego co się orientuję. No właśnie, nie było. Tak więc jest. No i zobaczmy, co my tu możemy tworzyć. Blank scrolle, tak, nasze nieszczęśliwe blank scrolle. I co to nam daje? Unlock a random shard block recipe, której nie masz. Spoko, całkiem przydatne. Tutaj dostajemy style jakieś, z tego co widzę. Tu nam coś pisze Shino jakiś. Halo Admiros, ja mam dużo na Skyrim, dajcie ci co robimy. No, teraz nagrywam, więc nie bardzo. Jakby tutaj do niego napisać. God damn it. Nagrywam. Tak więc... kurde, zamieszanie się tutaj małe zrobiło. Może nie za 5 minut. Napiszę ci. Dobra, w sumie to. Czyżby już poszedł offline? Nie mam pojęcia. Daj na trade. Więc może. Aha. Dobra, może jednak nie. Może jednak nie. Dobra, z tego co widzę, to mamy Radiant Shardy, Crystallized Cloud, brakuje nam Blank Scrolli, więc z tego co wiem, Blank Scrolle, tak, z rozkładania recept się zdobywa, więc można pójść na jakieś dungeony i po prostu farmić recepty, tak? Więc chodźmy, tak? Napiszmy na gildii. Recepty, a może inaczej, jak ktoś ma coś niepotrzebne, materiały na to, niech daje na trade. Więc okej, zobaczmy w ogóle, co potrzeba, żeby zrobić ten Sky Realm. Boże, gdzie to było? Portals, ok. Mamy Uber 5, Uber 6 też chyba mamy, chociaż nie mam pewności. A na Skyrim potrzeba mnóstwo. Już tu piszę. Potrzeba, też ze swoich trochę dam, więc wiecie. 10 butelek. 2000 Infinium Ore. Oraz... no powiedzmy 450 Fearie Dusta. Dobra, tak więc trade. Zobaczymy, może ktoś coś da. Można by od razu postawić. Wow, ile tutaj koleś ma tego wszystkiego. Szaleństwo normalnie. Okej. Wygrałeś XD. Zobaczmy,
gdzie to było teraz tutaj, dobra, Portals, Skyrealm. Jeszcze tylko jakieś, powiedzmy, 250 dusta i mamy Skyrealm. Tak więc czekamy. Dziwnie mi się jakoś czat zbagował. Kapitan Demiki, czyżby on miał Fairy Dusty? Butelki, Fairy Dusty, spoko. Zawsze się przyda. Ale te Fairy Dusty nie są zbyt łatwe do zdobycia, z tego co wiem. Też tak umiem. Zabawnie. Nieskończone potiony. Mam mało, ale się dorzucę. Spoko, bardzo fajnie, że ktoś chce się jeszcze dorzucić. Shapestone Ory ktoś rzucił. Nie no, Shapestone Ory nie są aż tak bardzo potrzebne. Teraz są potrzebne. Dobra. Ja idę. Gdzie ja idę? Pofarmić blank. Scrollę, bo nagrywam teraz. A jak ktoś ma dosty, to za 10 min przy tradepoście. Dobra, tak więc lecimy sobie teraz. Zobaczmy w ogóle, jaki mam portal. U1, U2, U3, U4, U5 i U6. O ile się nie mylę, to U6 chyba jest najwyższym portalem. Już większego nie ma. Nie Forge, tutaj. Portals, dobra, U5, U6 jest najwyższym i Skyrealm, więc będziemy mieli już praktycznie wszystko, co potrzeba. Scrolle można tutaj pofarmić na jakimś innym, w ogóle tym. No, na U1 na przykład. Nie trzeba jakichś wyższych. Pustynia, dokładnie. Nie wiem, czemu mi się tam ten czat dziwacznie zbagował. No nie wiem. No nic, ale w miarę można odczytać, więc jest ok. Więc dobra, farmimy dalej scrolle. Nie nafarmię ich tutaj zbyt dużo, tylko postaram się tak ze 2-3, może 5, jak się uda. Po prostu, żeby wam pokazać, jak wygląda te rune crafting bench i czy warto, No w sumie warto, bo jeżeli chcemy zrobić wszystko w grze, to po prostu i tak musimy każdy item rozłożyć, zdobyć każdą receptę, każdego mounta i tak dalej. Pamiętam, była taka fajna komenda. Niestety teraz nie przypomnę sobie. Ona wyświetlała nam wszystko. Chyba było collection? Nie, jakoś tak się wpisywało, że było wyświetlone, ile już mamy zebrane i ile jeszcze nam brakuje, żeby osiągnąć wszystko w trof. Tak więc warto sobie obejrzeć mój poradnik, tam na pewno jest ta komenda, która nam pokazuje, ile już zdobyliśmy wszystkiego. Dobra, tutaj sobie rozwalimy bossa. Okej, okay. Mamy scrolla numer 1. Trochę expa wpadło. Może w końcu uda mi się tego Gunslingera wylewelować do maksimum. Byłoby super, że tak powiem. Więc tak, słuchajcie, jeżeli trof wam się podoba, no to fajnie by było, jakbyście zlajkowali. Chociaż i tak, trof, co bym nie wrzucił, czy poradnik, czy zagrajmy w trof. Po prostu lajkujecie jak szaleni, ta seria wam się mega podoba. Gra po prostu też jest w sumie wciągająca, chociaż ja już nie jestem takim fanem MMORPG. One po prostu zabierają za dużo czasu, za dużo, zdecydowanie. Ale tak pograć, coś nagrać zawsze można, prawda? Tutaj chyba ktoś nam jakieś itemy rzuca. Ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Co to jest? Ja wszystko zbieram. Napiszmy, ja zbieram każdy item i potem rozkładam. XD, chłe.
Oj, ten czat coraz gorzej wygląda. Trzeba będzie pewnie zrobić jakiś restart czy coś. O, w sumie to sobie pójdę na ognisty biom. Ten biom po prostu jest moim ulubionym, że tak powiem. Na pierwszym miejscu uwielbiam właśnie ognisty, na drugim cukierkowy, później ten wodny, a później to już tak średnio. Po prostu ten ognisty jest chyba takim najfajniejszym biomem. Najbardziej mi się podobał. Są i góry, i lawa jest, i w ogóle moby. Insty są całkiem spoko. Więc taki mój ulubiony biomek, że tak powiem. Dobra, może jakąś receptę też tutaj znajdę. Coś rozłożymy sobie może. No i przy okazji wykonam tego daily questa po te 500 cubitsów. Może w końcu zbieram na kolejny emblem, albo w sumie zobaczmy, ile tego mam. 10 tysięcy, no to już chyba mnie stać. O, darmowa skrzynka. Chyba mnie już stać na kolejny emblem. Vampiric emblem. Tak, 10 tysięcy, ale właśnie się jeszcze zastanawiam, czy kupić sobie właśnie Vampiric emblem, czy może po prostu kolejną postać i troszkę ją podlewelować i zrobić taki poradnik do kolejnej postaci. No ale jeszcze się nad tym zastanawiam, więc wiecie. Wiecie, jak to jest. Dobra. Czy my tu mamy jakiś kolejny... Nie ma recept. Ile ich w ogóle zdobyłem? Tych recept chyba dwie. Tak, dwie i te z lodowego biomu. A przydałoby się zdobyć jeszcze ze trzy. Ale też wiecie, nie chcę robić takiego super mega długiego odcinka, bo to też będzie dla was troszkę nudne. Ale staram tu się na bieżąco w miarę takim żywym komentarzem komentować, żeby wam się po prostu tutaj nie nudziło. Tak więc lecimy po kolejną receptę. Jak ją zdobędziemy, to troszkę pobawimy się w Runecrafting Benchu. W sumie nie za wiele, bo tam nie ma zbyt dużo do zrobienia. Więc musiałbym po prostu po tym odcinku w wolnym czasie nazbierać tych recept dużo, porozkładać je i po prostu następny odcinek znów pociągnąć z Runecrafting Benchem. Dalsze poziomy, że tak powiem. Nie widzę tutaj recept. Kurde, może na tym cukierkowym będą. Bo tak tutaj się troszkę pusto nam zrobiło. I troszkę nudno, że tak powiem. Ktoś zapytał, zrobisz mi szybki poradnik, jak dołączyć do czata klubu? Siema, dodasz mnie do klubu. No pewnie, że dodam. Kamik DSK. Okej. Tu mnie już coś atakuje. Tutaj jeszcze trzeba jednej osobie zrobić krótki. O, świetnie napisał, więc ukośnik C1 spacja. Uśmieszek. Taki szybki poradniczek zrobiony w 4 sekundy przez Admirosa. Super, dodasz do klubu. Spoko, mastergamer.pl. Coraz więcej osób. Master podłoga gamer.pl. Okej, dodany. Patrzcie, tutaj mam dwóch bodyguardów, którzy wszystko za mnie robią. Tak, co wiecie, ochraniarze. Żeby mi się tutaj nic nie stało, jak będę inwował ludzi. Wiktor Pro 4. Do klubu chcę, okej. Wiktor Ro 4. Wiktor Ro 4, o. Tak powinna brzmieć poprawna nazwa tej osoby. Tego naszego kochanego widza, kolejnego, który chce dołączyć do klubu. Bo w sumie tak to raz mówi klub, raz gildia. Więc wiecie, to jest takie przyzwyczajenie z innych MMO, bo w innych MMO, na przykład w WoWie, czyli World of Warcraft, są po prostu gildie, tak? A tutaj w Trove mamy kluby. Więc tutaj nie trzeba być praktycznie w żadnym klubie. Wszystko można zrobić samemu albo po prostu dołączyć do jakiejś grupy. Nie trzeba razem z klubem rajdować, że tak powiem. Dobra. Patrzcie, nie ma żadnych recept. Nie wiem, czy to jest jakiś pech, czy co. No zobaczcie, żadnej. O, jest, trafiła się, ale szczęście. Akurat powiedziałem, że nie ma i się trafiła nam recepta jakaś. Tylko gdzie ona jest? Niby tutaj, ale... Może tu? Tak, tutaj. W tych właśnie cukierkowych trochę inaczej to wszystko wygląda.
No właśnie, idzie się w górę zamiast w dół, o ile się nie mylę. Teleport i tutaj wchodzimy. Dobra. Szybko poszło. Jest już ten Ferytes, czy iść zbierać, bo chętnie to zrobię. O, kolejny chce, żeby go dodać do klubu. Ja już tutaj, słuchajcie, nie ogarniam. Strasznie dużo osób chce w... Ej, Roczek. Dobra, dodany. Strasznie dużo osób chce, żeby dodać. Dodaj do klubu. Tutaj pytania jakieś. Czasami po prostu nie daję rady na wszystko odpowiedzieć i wszystko przeczytać. Ja nagrywam. Za 5 min wracam do klubu i odbieram od was materiały na Sky Realm. Dobra. Tutaj już widzę, ktoś zbiera tą receptę i chyba nie zdążę do niej. Chyba nie zdążę do niej po prostu dotrzeć. I on ją po prostu zbierze, skradnie ją, że tak powiem. Właśnie, jeżeli macie jakiś pomysł, jak szybko zebrać recepty, bo chyba da się jeszcze jakiś, jest jeszcze jakiś inny sposób. Nie wiem, czy można zasiać blank scrolle. Ciekawe, chyba nie. Może byłem wystarczająco blisko, to mi też to zaliczy. Spróbujmy się tam dostać od dupy strony. No niestety nam mi nie zaliczyło. Ale tu już widzę kolejną receptę. Będzie to chyba czwarta, o ile się nie mylę. Więc tą się na pewno uda zebrać. Tutaj jest, widzę, po prawej stronie już się powoli kończy challenge. Ja raczej challenge nie robię, jakoś tak wbijam na te trołów, trochę pogram, ale raczej nie za specjalnie długo. Bo wiecie, po prostu czas mnie też ogranicza, mam inne też zajęcia, inne gry chociażby do nagrywania. A żeby, jak wiadomo, trof jest to MMO i trzeba na to poświęcać dużo czasu, co prawda nie aż tak dużo jak na inne MMO, bo w innych to po prostu gra się i można tak cały dzień tak naprawdę. Trof nie jest aż tak bardzo wymagająca, ale mimo wszystko trzeba dużo grać, w szczególności trzeba dużo farmić w trof. No albo się wymieniać z innymi graczami, więc jak kto woli. Okej, okay, tu mnie ktoś dodał. Oczywiście akceptuję wszystkich znajomych. Już mam ich tyle, że o. Nie ma szans, żebym ich tu wszystkich ogarnął. Nawet nie wiem, czy jest jakiś limit. Szukamy recepty, no dokładnie. Słuchajcie, ja ledwo co czat widzę, więc dam ci receptę. Okej. Spoko, jeżeli dasz mi receptę, no to będę szybciej mógł po prostu to wykonać. S. Dzięki. Dobra, mamy już, z tego co widzę, 2, nawet 6 recept. Wow, to więcej niż potrzebowałem. Tak więc wracamy sobie do klubu. I teraz tak na szybko zobaczymy, co jeszcze ciekawego można tutaj zrobić w tym naszym runecrafting benchu. Dobra, przede wszystkim trzeba rozłożyć te recepty, chociaż szkoda mi ich. Wolałbym się ich nauczyć, ale cóż, itemy też przy okazji sobie rozłożymy. Okej, to też mamy 6 blank scrolli. Co ja tu jeszcze mam? Okej, skrzyneczkę. 2 infinium orb, te skrzynki są po prostu śmieszne. Tak mało z nich dropi. No i dobra, zobaczmy. Stwórzmy sobie może jeden tak na początek bloczek. I czego się nauczę? Random standard block receipt. You don't already have unlocked. Czyli to są recepty, których jeszcze nie mam. Zobaczmy. 2 mastery pointy za każdą. Więc całkiem spoko. Można sobie stworzyć ich 5 na przykład. Więc okej. Przydałaby się jakaś lepsza metoda na pozyskiwanie tych blank scrolli niż tylko rozkładanie tych recept. O, właśnie, o to chodziło. Tak, dokładnie tego szukałem. Zobaczcie, jeżeli osiągniemy maksymalny poziom, czyli 250, będziemy mogli tworzyć tomy. Tomy chyba razem ze mną expią, z tego co widzę.
Tak, accumulates experience as you do. When fully charged, it produces 250 glim, czyli to my po prostu razem z nami expią. A kiedy się już naładują, tam pewnie mają jakąś swoją określoną liczbę doświadczenia, to dostajemy 150 glimu, 100 fluxu, shape stone'a, infinium, mushroom chunks, robotic parts, lub możemy sobie stworzyć mounta, magic carpet, spoko. To by było super. Dobra, nauczmy się tych wszystkich bloczków, yellow, orange i tak dalej. Hi, I'm orange. I tak dalej. Dobra, zobaczmy. Będę musiał się... Bo coś jest nie tak z czatem. Ale spokojnie, może się to wytnie, może nie. Zobaczymy, jak mi się tam przypomni. Okej. Ukośnik C1. No to teraz... kto ma... nie wiem, jak to się pisze. Farerie... Dusty to trade. Stawiamy portal do nieba. O, tak napiszemy. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze nam jakieś fairy dusty rzuci. Wróżkowy proch. Tak to powinno się przetłumaczyć. Okej. 19. Spoko, może być. Trochę mało, ale jest okej. Jeszcze chyba... Zobaczmy, z wszystkimi się powoli... Nie, bo nie mogę się... dować. Pojedynczo, naprawdę, ja tutaj... Nie jestem w stanie ze wszystkimi się tradenąć. 62. Spoko. No, Infinium Ore nie jest aż tak bardzo potrzebne, bo już mamy i butelki też. Ale okej. Zawsze spoko. Kolejny. Arbus. 39. Dobra, zobaczmy, ile nam potrzeba. Mam 435, no to powiedzmy jeszcze jakieś 90, tak troszkę więcej. Kto tam pisze? Admiros, miesiąc temu chciałem zrobić portal do nieba, ale ty nic nie mówiłeś. Być może po prostu nie był to jeszcze odpowiedni czas na takie rzeczy. No butelki, spokój, 50 fairy dustów. Już dużo nie brakuje, jakieś 40 fairy dustów i powinno styknąć. 34. Accept. Jak widzicie, ja tutaj nic nie oszukuję, nie zabieram tych fairy dustów dla siebie. O, jest, możemy stworzyć portal do nieba, tak więc tworzymy. Już styknie. Super, super. No to gdzie by go tutaj postawić, tak myślę. Ciężka sprawa z tym portalem, bo trzeba by go gdzieś postawić. O, chyba tutaj kolega znalazł odpowiednie miejsce. Ale tu go nie postawię, musiałbym... O, proszę. Może być w tym miejscu, mi w sumie pasuje kolorystycznie. Tutaj u portale na Uber, a tutaj po prostu portal do nieba. Tak to nazwijmy, hub portal, tutaj jakieś kolejne, więc mamy portal do nieba, jest, tutaj jeszcze Ricky Tiki chce, żeby go zaprosić po raz kolejny, więc zaprośmy go, Ricky, okej, został zaproszony, UPA, mamy portal do nieba. Wspaniale, tak więc myślę, że powoli można już kończyć ten odcinek. Sporo się wydarzyło, w ogóle takie nie do przewidzenia rzeczy, jak na przykład postawienie portalu, bo akurat tak ludzie chcieli, ale no cóż, mamy nasz Runecrafting Bench. Postaram się na następny odcinek uzbierać tutaj troszkę więcej tych rzeczy i po prostu
podekspić ten nasz crafting. Zobaczę sobie jeszcze tylko. No, w sumie niedużo mi brakuje do kolejnego master ranku, więc jest ok. Tu już dostałem trochę kredytów. Następne kredyty są na 51 master ranku. No szkoda, bo chciałbym sobie kupić kolejny plecak, ale jak widzicie 500. Chyba był taniej z tego co pamiętam. Niestety miejsca jest strasznie mało. Ale cóż, życie. Nic na to nie poradzimy. Mam 300, jeszcze 200, a szkoda mi w ogóle kupować kredyty, bo gdzieś tutaj było. Steam Wallet. Można przez portfel Steama kupić. Spoko. To będzie dziś ten film. Jutro na 100%. Bo dzisiaj w nocy będę miał interneta. Dobra, słuchajcie. Pamiątkowy screen. Wszyscy za mną. Tak więc jeszcze sobie na koniec tego odcinka, tak akurat myślę, że wyjdzie pół godziny odcinek, zrobimy sobie pamiątkowego screena, tylko myślę, gdzie by tutaj go zrobić. Na dachu już był. Tak więc zrobimy sobie na boisku w sumie. Czemu nie? Na trybunach akurat wszyscy będą mogli się ładnie ustawić. O! Tu będzie idealne miejsce na pamiątkowego screena. Tak więc ja sobie tutaj się ustawię. Ukośnik Epic Pause. Tylko nie chciałbym tego screena na płaszczce. Na płaszczce, szczerze powiedziawszy, bo ona nie jest. No, na korgi może być. Na pieseł. Albo bez tego po prostu. Ukośnik Epic Pause. Albo po prostu pause i będzie najlepiej. Pause. Nie. Jak to było? No dobra. Mniejsza o to. Po prostu będę sobie tutaj stał. Kto chce TP do mnie? Jak na razie tylko 3 osoby. Troszkę mało, szkoda, że kamerę nie da się jeszcze dalej ten oddalić. Byłoby spoko, jakby się jeszcze bardziej dało ją oddalić, ale się nie da, więc. Więc cóż. Dobra, mamy to, dobra, pause, działa. Co prawda skrzydła nie najlepsze. Kto chce tylko tyle osób? Dziwne, może po prostu jest mało online teraz, ale nie wydaje mi się, żeby było mało online. Właśnie 33 osoby. No a w końcu się ludzie zebrali. Tak, żeby było wszystkich widać. Ustawcie się ładnie, więc będzie spoko screen. Kuba, Kubax, Wiktorro, Mister Aka Król, Shilio.pl, który ufundował nam Skyrim Portal. Tak więc dziękujemy ci. To tu jeszcze Trzmielek. Jeszcze tu ktoś lata. Mastergamer.pl, który dopiero co dołączył. Tak więc, dobra, chyba już więcej osób nie przyjdzie, tak więc uwaga, robimy. Dobra, może bez tego. Uwaga, screen. Tak więc poleciał. Może zrobimy kilka, tak żeby było to fajnie,
fajnie przedstawione, żeby każdego było widać. Dobra. Poszło. Tak więc mam nadzieję, że się wam ten odcineczek podobał. Troszkę się tutaj z gildią pobawiliśmy w robienie screenów. Był Runecrafting Bench, postawiliśmy portal, tak więc coś się dzieje. I pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do gildii, do klubu, to piszcie do mnie lub do naszych oficerów. Tak więc możecie pisać do Brazyla, Show Offline, dobra. Tu jeszcze mamy innych. Blue Baby TV, Brazyl, Kamil 795, Messer, Oczko TV, Seonek, Skajek. Tu jeszcze mamy architektów, ale oni chyba nie mogą przyjmować. Tak więc, dobra. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się wam odcineczek podobał. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie znajomym. Tak więc, do zobaczenia. Trzymajcie się i...